Z badań przeprowadzonych przez Deloitte wynika, że aż 95% badanych zwraca uwagę na konieczność udostępniania dotyczących ich informacji i danych osobowych przy okazji robienia zakupów czy też korzystania z określonych usług. Połowa z badanych udostępnia te dane w sposób niechętny, a aż 83% przynajmniej raz w życiu zrezygnowało z zakupu towaru bądź też ze skorzystania z określonej usługi po zapoznaniu się z warunkami przetwarzania swoich danych osobowych. Rosnąca świadomość konsumentów, połączona z nowymi regulacjami, będzie stanowiła dosyć duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Będą oni musieli bowiem sprostać zupełnie nowym wymaganiom. I tak aż 50% badanych zwróciło się przynajmniej raz w swoim życiu do przedsiębiorcy z prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych. W tym momencie przedsiębiorca będzie musiał spełnić żądanie klienta, chyba że będzie chciał narazić się na bardzo surowe sankcje związane z niewykonywaniem zapisów RODO. A kwestia związana z zaprzestaniem przetwarzania danych, a więc tak zwane prawo do bycia zapomnianym, oznacza w praktyce to, że przedsiębiorca będzie musiał w bardzo dokładny sposób znać swoje systemy, a także sposób przetwarzania w nich danych i to, gdzie te dane i w jakim zakresie są przez tego przedsiębiorcę przetwarzane. W przeciwnym razie naraża się na wysokie sankcje. Badania przeprowadzone przez Deloitte pokazują, że dzisiaj niechętnie dzielimy się z firmami informacjami na swój temat. Często robimy to jednak w sposób nieświadomy. Instalujemy mnóstwo aplikacji na naszych smartfonach, które śledzą każdy nasz ruch. W portalach społecznościowych umieszczamy zdjęcia, których lokalizację oznaczamy. Dzielimy się informacjami na temat tego, które trasy przebiegliśmy lub przejechaliśmy rowerem. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób ograniczać zasób informacji, którymi dzielimy się ze światem. Pytanie, w jaki sposób zostaną one wykorzystane, kiedy i przez kogo. Dzisiaj większość osób badanych obawia się wycieków swoich danych. Chcą, aby firmy informowały o tym, że coś takiego miało miejsce. Również regulator, który wprowadza w tej chwili nowe wymagania w tym zakresie, chce, aby firmy mówiły o tym, że miały miejsce wycieki danych. Co ważne, ma się to zadziać w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Firmy oraz osoby, które zarządzają bezpieczeństwem informacji, powinny sobie w tym przypadku zadać kilka pytań. Czy mamy odpowiednie środki, które chronią dane przed ich wyciekiem na zewnątrz? Czy mamy odpowiedni monitoring, który pozwala nam sprawdzić, że jakiekolwiek incydenty miały miejsce? I czy przeprowadziliśmy testy, czy to wszystko, co wdrożyliśmy, rzeczywiście funkcjonuje w sposób taki, jaki zaplanowaliśmy? Nasze doświadczenia pokazują, że czas od włamania do firmy, do wyprowadzenia danych, liczony jest często w minutach albo godzinach. Natomiast wykrycie takiego ataku zajmuje firmom często dni, tygodnie lub miesiące. Warto więc sobie zadać pytanie, w jaki sposób chronimy dane swoich klientów, w jaki sposób monitorujemy bezpieczeństwo tych informacji oraz w jaki sposób działamy, kiedy rzeczywiście do incydentu takiego dojdzie. Badanie wykazuje, że prawie połowa Polaków niechętnie dziś udostępnia swoje dane osobowe dla firm i instytucji, co również może spowodować niechęć w wydawaniu zgód na tak zwane przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe. Jaki to może mieć wpływ na dzisiejszy sposób prowadzenia biznesu? Wpływ może być dosyć istotny, ponieważ dzisiejsze działy CRM korzystają z analitycznych narzędzi do profilowania klientów. Profilowanie odbywa się na podstawie danych, które firmy zdobywają podczas swojej historii interakcji z klientem, danych transakcyjnych. Często profile te są również wzbogacane o tak zwane profile internetowe na podstawie zachowań konsumentów w internecie. Czyli na podstawie ciasteczka, tak zwanego cookiesa, zdobywana jest historia kliknięć danego konsumenta w internecie i zdobywane są cenne informacje na temat jego zachowań, geolokalizacji, planów na przyszłość, usług czy produktów, z których korzysta. Te profile są później wykorzystywane do spersonalizowanej komunikacji marketingowej. W związku z tym, że prawie połowa Polaków niechętnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe, może to w efekcie spowodować spadek skuteczności kampanii marketingowych, zwłaszcza kampanii bezpośrednich. Z drugiej strony mamy sytuację, że firmy zdają sobie sprawę, jak bardzo ważne znaczenie ma pozyskanie zgód na cele marketingowe i starają się to robić przy każdej możliwej okazji, zachęcając klienta poprzez różne akcje marketingowe, poprzez promocje, dawanie różnych gadżetów. Już dzisiaj na podstawie badania widzimy, że tego typu zachowania zaczynają być postrzegane przez konsumentów jako działania natarczywe,
mogą wywołać dodatkową niechęć, a nawet spowodować odwrotny skutek. Mogą również spowodować niechęć do marki. W dzisiejszych czasach customer experience, czyli budowanie doświadczenia klienta, jest tym, czym firmy się wyróżniają na rynku. W związku z tym warto zaplanować tego typu działania z dużą rozwagą i zadbać o prawidłową politykę kontaktowalności z klientem.